Witajcie kochani na Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem, które w tym roku ma troszeczkę inną formułę. Widzimy się online, a całe wydarzenie jest pod hasłem Gorole Świata Sercem w Zakopanem, bo kochani, to jest istota, że nie do końca jest najważniejsze, że nie możemy się spotkać, ale to, że wyście są z nami i my dla was też chcemy być. W ramach spotkań z zakopiańskimi twórcami przysłał dzisiaj na ulicę Tetmajera do Marty Walczak Stasiowskiej i myślę, że uwidzimy, jako to jest na podhalu wygląda malarstwo na szkle. Tytuł dzisiejszego odcinka będzie Aniołek malowany. Wiem, że malarstwo na szkle w ostatnimi czasy przezywo renesans, jest dużo i zainteresowanych. Chciałabym tak serdecznie popytać, jak to się zaczęło w waszym przypadku z tym malarstwem na szkle? Skąd była inspiracja? Skąd się to w ogóle wzięło? Myślę, że jak się chowa w takim domu jak mój, to tych inspiracji nie do końca potrzeba, bo one wychodzą same z siebie. A mój tata malował, więc jak się z czymś żyje, to jest po prostu takie naturalne. Malowałam jako dziecko, bo to wychodziło samo z siebie. Ale potem jako już dziewczynka, panienka, to potem były inne pomysły, sport, zespół góralski, potem było małżeństwo, dzieci, nie było czasu na to malowanie. I tak na poważnie, tak przede wszystkim najpierw dla siebie, bo w ogóle nie myślałam o tym, że będę malować takie rzeczy, które będą oglądać różni ludzie, to dopiero jak skończyłam 42 lata, więc już byłam rzeczywiście dojrzałą kobietą. Ale tak jak mówię, jeżeli się z tym wyrosło, to się to widziało, to się to ma. Tego nie trzeba się wtedy jakoś tak strasznie od początku uczyć. Mhm. Więc to jest. A jako dziecko żeście malowała, a co na to was tata? Czy on wam pozwolił, wpuszczał do pracowni? Jak to było z tym malowaniem? Oczywiście, że tak. Tata nigdy, jedno co trzeba powiedzieć, nigdy nam nie narzucał, co my mamy robić. Bo jeszcze mam dwie siostry, z tym, że jedna jest 11 lat młodsza, więc ona dość mocno odstawała od nas dwóch pierwszych sióstr, bo Jola jest tylko rok ode mnie młodsza. No więc robiłyśmy z tatą różne rzeczy, łącznie z tym, że rzeźbiłyśmy z Jolą nawet kasetki. Wypalałyśmy przez chwilę, bo tata też przez chwilę to robił. Tata potrafił inkrustować, my nie do końca. To już było chyba dla nas za trudne, no ale rzeczywiście wtedy byłyśmy małe. Także ja jeszcze bardzo dużo haftowałam. Teraz bardzo rzadko, a czasem w ogóle nie ma na to czasu, chociażby człowiek chciał to robić, ale tata pomagał, bo pomagał rysować wzory. To trzeba przyznać, że tutaj tata pomagał przy tym haftowaniu, które kiedyś rzeczywiście w dużej ilości uprawiałam. A później, czy jakieś, nie wiem, kursy, skąd technika malowano, czy jakieś w warsztatach żeście uczestniczyła? Pierwsze moje takie warsztaty, to rzeczywiście jak byłam bardzo małym dzieckiem, to były prowadzone przez Jana Jachimiaka, zorganizowane przez Muzeum Tatrzańskie. To były w sumie kurs malarstwa na szkle dla osób dorosłych. No ale że tata często mnie ze sobą zabierał, zresztą nie tylko mnie, bo moje siostry później, albo wszystkie dzieci skądś na wycieczkę, to też pozbierane tu po całej dziedzinie, to też takie momenty były. Ale w niektórych sytuacjach, to ja byłam z tatą wtedy sama i to było tam jeszcze ze dwoje czy troje dzieci, ale na pewno nie więcej, bo to był kurs dla dorosłych. I to tej techniki malowania, bo tata też tak jakby się uczył trochę od tego Jana Jachimiaka, bo tata malował dużo różnych rzeczy, ale nie samo szkło. Więc prowadził te zajęcia pan Jan Jachimiak i pamiętam do dzisiaj zresztą, ja się po prostu bałam tych jego obrazków. To jako dziecko bałam się obrazków, jako dorosła widzę je zupełnie, zupełnie inaczej. Ale techniki nauczył. A drugie warsztaty, w których powiedzmy też tak w miarę świadomie brałam udział, bo żadnych innych takich, żebym ja się uczyła, warsztatów nie było. To były warsztaty, kiedy ja już miałam prawie 11 lat. To były warsztaty, które mój tata prowadził dla Polonii Amerykańskiej. Przede wszystkim dla młodzieży. Nie pamiętam dziś już, bo to jednak jest szmat czasu, czy były wtedy jakieś osoby dorosłe, ale przede wszystkim były to warsztaty dla młodzieży z Polonii Amerykańskiej. Kochani, jak widzicie, efekt i warsztatów, i talentu jest widoczny na obrazkach, a teraz bym się chciałabym popytać,
Jak w ogóle, co trzeba zrobić, co trzeba zacząć, żeby taki obrazek powstał? Ja bym tak po kolei przeszły. No najpierw trzeba mieć pomysł, że się w ogóle chce malować na szkle. Jest to rzeczywiście trochę inaczej niż czy na papierze, czy na tekturze, czy na płótnie, bo to jest obrazek, który się maluje tak jakby od tyłu. I to nie tylko to, że się maluje z jednej strony, a z drugiej strony się ogląda, ale zaczyna się od detali, a tło jest ostatnią rzeczą, którą malujemy. Więc jak już się ma ten pomysł, to ten pomysł trzeba przenieść na kartkę. Trzeba sobie zrobić szkic, ponieważ bezpośrednio na samym szkle bardzo trudno jest malować i podziwiam, i bardzo bym podziwiała, bo na razie nie wiem, czy ktoś tak maluje, że maluje na szkle bez jakiegokolwiek pomocnego pod spodem szkicu przynajmniej, bo to nie trzeba zrobić prawdziwego obrazka, który byłby prawie gotowy za szybkę, bo to nie o to chodzi. Chodzi o utrzymanie pewnych proporcji, odległości. Z szybkim mnie osobiście to po prostu ucieka. Próbowałam parę razy, ale szkoda czasu. Więc jak już mamy ten pomysł, robimy sobie szkic. To, o czym trzeba pamiętać, to oglądamy tak jakby odbicie lustrzane. Ale o tym się bardzo rzadko pamięta, stąd bardzo często żegnamy się lewą ręką, potem człowiek widzi, jak se zapomnie przy pisaniu, no to napisane jest odwrotnie i wiadomo, że ona jak będzie po tamtej stronie, będzie patrzeć w drugą stronę, ta Matka Boska. Więc jak już mamy ten szkic, to podkładamy. Ja kontury robię tuszem i pędzlem. No to chyba jest taka rzadka metoda, bo w większości teraz no, mamy dostępne markery, różne inne pisaki, które się nie mazają, że tak powiem. A wy macie tam inną technikę. Powiem tak, ja póki co, póki to jest jeszcze przez niektórych ludzi cenione, ja również sobie bardzo cenię to, że mogę jeszcze w tych czasach nazywać się twórcą ludowym. Pewno, że to nie jest już taki twórca ludowy jak 100 lat temu. Tak się nie da. Ale flamastra nigdy nie było w takiej sztuce. Flamaster został wymyślony bardzo późno. I flamaster, chociażbyśmy byli jacy sprawni, to on nie ma plastycznej kreski. To jest prosta, taka bardzo prosta kreska, może być grubsza, cieńsza, ale brakuje jej tego czegoś, czego ja nie umiem nazwać. Na warsztatach, bo żeby ktoś mi nie powiedział, że jednak używam tego flamastra, czy tam markera, jak się to tam nazywa, na warsztatach używam, ale my mamy dwie i pół godziny, trzeba zrobić cały obrazek, tusz musi wyschnąć porządnie, żeby cokolwiek na niego nakładać, no to by trzeba było robić warsztaty przez miesiąc, żebyśmy zrobili to tak, jak ja maluję. Więc na warsztatach używam, żeby się ludziom nie zmazywały, ludziom dorosłym czy dzieciom nie zmazywały kontury, bo malujemy, wiadomo, farbami wodnymi na warsztatach, bo one szybko schną i po takich 2,5 godzinach zdecydowana większość ludzi zabiera sobie tą swoją pracę i jest fajnie, bo są rzeczywiście zadowoleni z tego, co zrobili. Ja mam czas. Ja jeden obrazek maluję bardzo długo, ponieważ maluję farbami olejnymi, więc potem, jak już dochodzę do kolorów, no to wiadomo, że maluję 3, 4, czasem 5 naraz. Bo jak już rozrobię sobie jakąś tam czerwoną czy jakąś zieloną, to ona musi wyschnąć. Nie umiem malować, żeby trzymać w powietrzu pędzel i malować tak jak się czasem maluje na sztalugach. Muszę mieć opartą rękę, może i wiek, może przyzwyczajenie. Rękę muszę mieć opartą, więc farba musi być wyschnięta, więc to trwa. To trwa rzeczywiście w czasie długo. No, ale żeby teraz nie tracić czasu, to jak już mamy ten obrazek, który będziemy malować, ja tu mam co prawda coś innego przygotowanego, ale to tak, żeby po prostu pokazać po kolei, na czym to polega. No, więc jak już mamy pomysł, to teraz przenosimy ten pomysł na szybę. Kontury, tak jak mówiłam, maluję pędzlem i tuszem. I mam takie kontury. I to jest zaczęty w jakiś tam sposób obrazek. Jak już to mam, to zaczynam. Nie mam akurat takiego momentu, gdzie z tej strony, może pokażę, gdzie są to, co tutaj jest takie drobne niebieskie kropeczki,
A to są, czy takie czerwone tutaj w tej aureoli, to są rzeczy, które maluję jako najpierw. Czyli jak chcę mieć na spódnicy kwiatki, czy chcę mieć w aureoli jakieś ozdobienia, to najpierw te ozdobienia. I te właśnie, te ozdoby, te właśnie takie kropeczki, które tam były, ja również maluję farbą wodną. To jest tempera. I to są takie drobiazgi, które ja maluję wodną farbą. I jak już te drobiazgi mam namalowane, zaczynam powoli nakładać olejny kolor. I tutaj mamy, że tam sobie już narysowałam te koronki i teraz na to, co tam było narysowane, nakładam białą farbę z tej strony, czy tutaj te ozdobione dodatki na tej sukience u tego aniołka, to teraz nakładam na to białą farbę, ale z tej strony widzimy, że to jest taka kolorowa, ładna, biała koronka. Tak, bo wcześniej były te ozdóbki, które były widzimy, ozdóbki. Takie ozdóbki, na przykład jak to tutaj. I tu mamy białe tło, a jak przewrócimy, to gotowe obrazek. Jak już to namalowałam, to teraz idą na przykład tylko te złote dodatki. No więc to maluję tymi złotymi rzeczami. Teraz w tym aniołku będę malować najpierw skrzydła. I skrzydła będą zielone, ale tu widzimy, że już pod to one będą ozdobione, te skrzydła, bo mają tutaj te kropeczki złote. I one potem, jak odwrócimy, to je będzie widać z tej strony będzie tylko zielona farba. Sukienka będzie czerwona, ale na tej sukience, jak położymy tutaj tą czerwoną farbę, wyjdą wszystkie te ozdoby, które są tu na dole, na rękawach i tu na górze tej sukienki. A potem, jak już mi te skrzydła muszą być wyschnięte, żebym malowała tą sukienkę, to jak mi to wyschnie, to wtedy dopiero pójdzie tło. Tu mam taki kawałek, gdzie już mam zamalowaną sukienkę, korony, część tła, bo tutaj ta aureola będzie innego koloru. Więc ona nie będzie czarna, więc tu akurat sobie pozwoliłam, że tu jest już część tła narysowana. Postacie są już konkretnie zamalowane. Trzeba dorysować tylko aureole. Więc z tej strony to wygląda tak, a z tej strony to wygląda tak. Jak sami widzimy, różnica jest kolosalna między jedną stroną, a drugą stroną obrazu. Tak? No, a gotowy obrazek, który już całkiem wyschnął, wszystko jest namalowane. Z tyłu wygląda tak. To jest to, czego my nie oglądamy, bo z tej strony przychodzi do oprawienia tekturka. No trzeba to, żeby to było estetyczne. Patrzeć się święto, żeby... kawałek krzyża, Teresa od krzyża. Tak, mniemam, że chyba jest to, tak, ale jest... ciężko poznać, co to jest. To jest Teresa od krzyża, więc z tej strony to wygląda w ten sposób, no a z tej strony wygląda to w ten sposób. I tu już mamy gotowe, skończone. To jest gotowy, też nie do końca, bo my wszystko robimy, ramka robi mi mój mąż, od początku do końca. Ja maluję na starych szybach, bo mój tata mówił, że to lepiej na tym siedzi farba i wierzę w to. No, więc jak już teraz obrazek jest taki, on sobie będzie dosychał, to mój mąż po prostu kończy te ramka, trzeba je pomalować. Nie lubię takich białych, świeżych ramek, w sensie nie, mnie osobiście nie pasują do obrazka. Też chcę, żeby to było wykończone. I to jest już gotowy obrazek potem do... I można powiedzieć, że te rękodzieła tak rodzinnie powstają. O te tak, nasze na pewno, znaczy moje i to, co robi mój mąż, to tak. Patrząc na te siećki obrazki, widzę, że motyw religijny jest i Matka Bosko, aniołków jest dużo, są też i scenki rodzajowe. A skąd projekty, skąd rysunki się bierecie? Niektóre Matki Boskie i niektórych patronów trzeba trochę namalować tak, jak to ludzie do kanonu są przyzwyczajeni. Bo jakbyśmy zupełnie inaczej namalowali Matkę Boską Częstochowską na spacerze czy gdzieś, to by to już nie była ta Matka Boska Częstochowska. Więc w niektórych przedstawieniach uważam, że
trzeba się troszkę tego kanonu trzymać, co nie znaczy, że se po swojemu sukienkę ozdobisz, czy tam koronę namalujesz troszkę inaczej, to nie ma problemu. Ale jak musi być jakaś Matka Boska z berłem, to ona musi to berło mieć. Jak jest Matka Boska, która ma trzymać Pana Jezusa na ręku, to musi być. No, czy ktoś by rozpoznał Matkę Boską Jaworzyńską, jakby se wzięła Pana Jezuska na rękę? No nie byłoby to tak. A Ludźmierską bez Pana Jezuska? No to też by to nie było. Więc niektóre rzeczy trzeba się przytrzymać tego kanonu. Natomiast wszystkie pozostałe obrazy, to pewno, że jak człowiek czasem coś zobaczył, to se to przeniesie, ale se trzeba samemu narysować i tak powinno być, żeby to se narysować samemu, po swojemu i swojego aniołka świętego czy Matkę Boską wymyślić se można. No, świętek mamy dużo, jest w czym wybierać, można co wymyślać, a na woźniejsce te wzory są swoje, są autorskie, są niepowtarzalne. A jest se, jakby my mogły może zachęcić albo powiedzieć, jakby ktoś chciał zacząć malować na szkle. Co byście mu powiedziała tak od serca? Że naprawdę warto. Jest to wspaniały moment, żeby sobie odpocząć, żeby się oddzielić od różnych problemów, bo jak się zaczyna rysować czy malować, to się człowiek na tym skupia i zwłaszcza te trudne rzeczy zostają wtedy z tyłu głowy i nie pchają się do przodu. Tak, i kochani, to jest ważne, że to, co czasem nie chcemy, to, co nas przygnębia, może zostać z tyłu, a możemy się zająć to, co lubimy, co kochamy, bo to jest nasze i to jest niepowtarzalne. To daje nam niejednokrotnie bardzo dużą przyjemność. I o to chodzi. I o to chodzi, żeby było i przyjemnie, i radośnie, bo w każdym zamiłowaniu do jakiegoś dzieła, to myślę, że chyba na tym polega, żeby to nam dawało radość i małą pociechę na sercu. A jeszcze jak to komuś sprawi radość, komuś się to podoba, to czego chcieć więcej? Kochani, zachęcamy, żeby kupić pędzel, kupić szkiełko, pomyśleć, zrobić projekt i można zacząć malować i progować. Metodą prób i błędów może się znać, jest jakiś ukryty talent, kto wie, trzeba progować. Wszyscy mamy talenty, do jednego większy, do drugiego może trochę mniej, ale jak się coś robi i powtarza się to, to się to robi coraz lepiej. Ja mam zrobione takie zdjęcie obrazów, które... Ja nie poprawiam swoich szkiców. Po prostu doszłam do takiej wprawy, że resztę trzyma mi się to na szkiełku, więc nie muszę tego poprawiać. Maluję z tych samych, które rysowałam te 10-15 lat temu. Więc to, co ja sama widzę, te pierwsze obrazki, których mam parę zostawionych, potem te jakby takie środkowe i dzisiejsze, to trudno uwierzyć, że to maluje ta sama osoba. Także człowiek dochodzi do wprawy, bardzo łatwo potem to przychodzi w sensie samego malowania, gorzej z pomysłami, bo czasem człowiek im bardziej chce, tym trudniej pomysł złapać, ale warto. Warto próbować, warto malować. Kochani, wielki, wielki Bóg zapłać za dzisiaj, a my będziemy się widzieć w następnym odcinku spotkań z zakopiańskimi twórcami ludowymi. Bóg zapłać.